Cześć, mam na imię Mariola. Na co dzień pracuję w salonach Jean-Louis David. Dzisiaj zaprezentuję Wam trzy sposoby na dodanie włosom objętości. Zapraszam! O grubości i gęstości naszych włosów decyduje genetyczna loteria. Jedni wygrali na niej bujne fryzury, inni o objętość muszą się nieco postarać. Brak objętości we włosach to zdecydowanie jeden z najczęściej pojawiających się problemów, z jakim zmagają się kobiety. Niezależnie czy włosy są krótkie, długie czy średniej długości, warto pomyśleć o koloryzacji, która doda im wizualnej objętości. W naszych salonach znajdziecie szereg koloryzacji, które dodadzą nam wizualnej objętości, takich jak balejaże, kontrasty, sunlighty, wszelkiego rodzaju refleksy. Dodatkowo korzystną fryzurą dla włosów cienkich jest bob, long bob i strzyżenie na prosto. Ważną kwestią przy włosach cienkich jest ich pielęgnacja. Istotną kwestią są odpowiednio dobrane szampony i odżywki. Aczkolwiek dzisiaj skupimy się głównie na tym, jak dodać objętości stylizacją włosów. Pewnie słyszeliście, że codzienne suszenie nie jest dla nich korzystne. Na co dzień warto pozwolić im wyschnąć naturalnie i nie kłaść się spać w mokrych włosach. Jednak aby dodać objętości, można wysuszyć włosy chłodnym nawiewem suszarki głową do dołu. To pierwszy, najprostszy i najszybszy sposób, aby dodać objętości włosom i odbić je od nasady. Zdarzają się okazje, na które warto zaszaleć z większą objętością i olśniewającą fryzurą. Możemy do tego wykorzystać szereg produktów, które nas w tym wspomogą, takich jak pianki, lakiery, suchy szampon, puder do włosów. Jest to drugi sposób na to, aby dodać włosom objętości. Jednym z produktów, który polecam, jest pianka Moroccan Oil Volume, która jest przeznaczona do wszystkich rodzajów włosów. Pianka ta naturalnie podnosi włosy u nasady, nie sklejając ich, dając naturalny efekt utrwalenia fryzury. Jednym ze składników aktywnych jest olej arganowy, który odżywia i zwiększa podatność włosów na układanie. Niewielką ilość produktu aplikujemy od nasady na lekko wilgotne włosy. Teraz powiem kilka słów na temat lakierów do włosów. Do dzisiejszej stylizacji używaliśmy lakieru z serii Go Style firmy Jean-Louis David. Jest to lakier, który ma różne stopnie utrwalenia, dzięki czemu każdy znajdzie odpowiedni dla siebie. Produkt nie skleja włosów, pozostawia je elastyczne i naturalne. Do tego typu stylizacji rewelacyjnie sprawdzi się również lakier firmy Frank Provo. Jest to lakier przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów. Naturalnie utrwala fryzurę, uelastycznia i chroni nasze kosmyki. Lekka formuła produktu nie skleja i nie obciąża pasm. W składzie znajdują się również kopolimery, które utrzymują fryzurę w odpowiednim kształcie. Dodatkowo domieszka perfum zapewnia świeży zapach. Ostatnim produktem, który chcę Wam zaprezentować, który jest nas w stanie wspomóc w dodaniu włosom objętości, jest puder Go Style z firmy Jean-Louis David. Kosmetyk długotrwale utrzymuje fryzurę w niezmiennej postaci. Nadaje jej matowy efekt i dodaje objętości. W formule znajduje się ekstrakt z nasion moringi, który ma właściwości kondycjonujące włosy, oraz kwas cytrynowy, który utrwala fryzurę. Wszystkie produkty, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, znajdziecie w naszym sklepie internetowym. Link w opisie. Trzecim sposobem na dodanie włosom objętości jest szereg technik, które możemy w tym celu zastosować. Takich jak modelowanie na grubej szczotce, termoloki, wałki oraz wykonanie fal na przykład prostownicą, to co ja dzisiaj wykonałam, tapirowanie, spryskiwanie włosów lakierem przy jednoczesnym przedmuchiwaniu ich suszarką oraz zmiana przedziałka na głowie. Dzięki tym kilku prostym wskazówkom osoby nawet z niewielką wiedzą w tym zakresie będą mogły cieszyć się dynamiczną, pełną objętości fryzurą.
Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat najczęściej popełnianych błędów podczas stylizacji włosów, zapraszam Was do obejrzenia naszego filmu na ten temat. Link znajdziecie w opisie. To już wszystko w naszym dzisiejszym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy, chętnie na nie odpowiemy w komentarzach lub może w serii Q&A, którą planujemy zrobić. A teraz zapraszam do subskrypcji i łapek w górę. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Machać czy nie machać? Może nie machać? Ja mam bardzo dobry wzrok.